Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym w kilku słowach podsumować kadencję 2010-2014 Rady Powiatu Wrocławskiego oraz powiedzieć kilka słów na temat inwestycji, które miały miejsce na terenie naszej gminy. Pierwszą ważną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1923D pomiędzy Kamieńcem Wrocławskim a Dobrzykowicami. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to kwota 356 tysięcy złotych. Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym na terenie naszej gminy była przebudowa drogi 1926D. Jest to ulica Lipowa w Gajkowie. Następną zrealizowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1535D od przejazdu kolejowego w Nadolicach Wielkich w kierunku Miłoszyc. Jest to ważna droga, która łączy powiat wrocławski z powiatem oławskim. Koszt realizacji tej inwestycji to 1 200 000 zł. Kolejną inwestycją zrealizowaną podczas tej kadencji jest to droga 1922D łącząca Dobrzykowice z Kiełczówkiem w gminie Długołęka. Wartość tej inwestycji to 890 tysięcy złotych. Najdroższą inwestycją, jaka w tej chwili została zrealizowana na terenie gminy, jest to przebudowa drogi w Dobrzykowicach w ramach tzw. schetynówki. Droga ta ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Dobrzykowic poprzez wykonanie lewoskrętu w kierunku Kiełczówka. Wykonano również dwa bezpieczne przejścia dla pieszych, jedno z zamontowaną sygnalizacją świetlną, a drugie jest to tzw. wyniesione przejście dla pieszych. Koszt tej inwestycji to około 2 200 000 zł, z czego 50% pokrył powiat wrocławski, 50% jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach tzw. schetynówek przebudowy dróg lokalnych. Przy tej okazji chciałbym Państwa poinformować, że Zarząd Powiatu Wrocławskiego złożył na rok 2015 kolejny wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek, na kolejny etap od Dobrzykowic do Nadolic Wielkich. Przewidywany koszt inwestycji to około 5 milionów złotych. Termin realizacji 2015 rok. Kolejną inwestycją zrealizowaną w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych jest budowa chodnika Wierzchowica przy ulicy Głównej. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 452 tysiące złotych, z czego gmina dofinansowała 226 tysięcy. W tej chwili mówię tylko o samych sukcesach, ale należy również wspomnieć też o porażkach. Jedną z największych jest niedoprowadzenie do remontu mostu pomiędzy Chrząstawą Małą i Chrząstawą Wielką. Nie udało się tego zrealizować, ponieważ nie mogliśmy otrzymać pozwolenia na budowę do momentu uzgodnienia alternatywnego objazdu tego mostu na czas remontu. W tym miejscu chcę Państwa poinformować, że jest już wydane pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy 16 września. Rozpoczęcie tej inwestycji będzie możliwe w roku 2015 po wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury o dotację. Chciałbym w tym krótkim podsumowaniu przybliżyć Państwu kilka z kilkunastu inwestycji, które zostały zrealizowane na terenie naszej gminy podczas pełnienia przeze mnie funkcji radnego powiatu wrocławskiego od 2013 roku starosty powiatu wrocławskiego. Te kilkanaście zrealizowanych inwestycji na terenie gminy Czernica pokazuje, że nie tylko obiecuję, ale przede wszystkim realizuję. W związku ze zbliżającą się drugą turą wyborów wójta gminy Czernica proszę Państwa o oddanie głosu na moją osobę i dziękuję za poparcie w pierwszej turze wyborów. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia 30 listopada.